grzybobranie rozpocznie ten wykon. 3, 2, 1, 8! Tydzień temu ich nie było. Ale tego dorodnego prawdziwka też nie było. Widziałeś czy kiedy coś takiego? No, takiego prawdziwka to chyba jeszcze mi się nie zdarzyło. Chociaż tak sobie myślę, że w 54 jeszcze z Józkiem. Nie, to był koźlak, to nie był prawdziwek. To chcesz to powiedzieć? Wytłumacz się. No, byliśmy na. Na maturach, jo. Poszliśmy w plac i on szukał, uczył wiatr też. To wszystko? No i tego koźlaka znalazłem. Podobny był. To zaśpiewam. W 54 na Mazurach poszliśmy w las. Jaki właściwie masz problem? I wtedy Józek chwyć mnie za ramę, mówi tak. Słuchaj, Siku, patrz, no tutaj, jaki koźlak wspaniały rośnie, ja nie mogę. Wtedy ja kardłem na ziemię i on nożem tego koźlarza. To było, no do tej pory aż emocje. Dla ciebie jest ta herbatka. Dla mnie? Dla ciebie. Ale to jest ta herbata, którą już tak... Od kiedy my ją? Nie mam najmniejszego pojęcia. Mam wrażenie, że ten termos jest tak wielki, że już kurczę ją męczymy. Nie wiem. Chociaż jeszcze ciepła, więc dobry. Ja wcale nie spalam. No tak, no, żeśmy się zebrali jak to na grzyby, prawda, bladym świtem. A ty w końcu pracujesz na drugą zmianę, to nic dziwnego. Od 100 dni, to oczywiste. Od 100 dni na drugą zmianę? Czy od 100 dni nie spałeś? Słuchaj, nie no, ja się troszkę o ciebie martwię, no. 100 dni, może to jednak ty powinieneś tę herbatkę, co? Czy... No dobrze, przerwa na drugie śniadanie już. Wiesz co? Ściąciło. Kurczaczki, rzeczywiście. Rzeczywiście. Takiej pięknej kani to nie można nie ścinać, no. Poczekaj, ale to jest... Zastanów się, kochanie, to tylko dziecko. No właśnie. Takiej młodej kani ciężko rozpoznać, a może to jest muchomor promotnikowy. Ja się jednak... Zdura, w życiu nie słyszałam nic głupszego. No przecież dobrze wiesz, że sam czytałeś, w podręczniku młodego grzybiarza było powiedziane. Na pierwszy co za młode. Na pierwszy stronie. Uwaga, muchomor promotnikowy bardzo przypomina kanie. Nie można, kiedy są młode, ich właściwie rozróżnić. No jasne, zgrywasz się ze mnie. A, tak, to jest napisane. Jeżeli jesteś niedoświadczony, lepiej powstrzymaj się od zebrania tej kani. O, no to wchodzę. No ale... No dobrze, będziesz miał jadł sam. Ja się nie odważę. Ja mam swojego prawdziwka i on mi starczy. Spróbuj z ciasteczkiem. Dobre. Tak się tam dodał. Jakby... taki... ziołowy posmak. Ma dziwny kolor. Rzeczywiście. Nie wygląda na zbyt rozwinięto. Ta twarz zupełnie jakaś niepasująca. Nie pachnie! Wydaje mi się... Oj, chyba nogę ma złamaną. Biedna. Może ją przegarniemy. Ona taka samotna. Ty, co to samo? Bl-
laskotek na płotek, sokoły. Rzeczywiście, te kolory to nie dość, że zmienia, to jeszcze jakieś takie same dziwaczne. Nie są z tym grzybem. To nie jest jak najbardziej w porządku, prawda? Paszeruje w tej wesztę. Ja nie chcę mieć do czynienia z wariatami. Właśnie. To donisz grzybie. No właśnie. Nic takiego w ogóle nie istnieje. Jak wariaci? Właśnie stwierdziliśmy z grzybem, że mamy podejrzenia, że jednak się do nich zaliczasz. Hej, jaka jest różnica między kurnikiem a pewnikiem? No, kurnik oczywiście. A piórnik nie. Prawda? O, i grzyb twierdzi jeszcze, że wielkość. I stubak. Mocz, uszy oraz nos. Ciebie oszczędzę, spokojnie, mam coś lata. Znaczy, prawdziwka, ale on... On też prosi, żebym go nie jadł. Puszczaczki. Może masz więcej ciasteczek? Ja bym bardzo chętnie... Z czego przeważnie lubi się ta ciastka? No właśnie, zwykle chyba mąka i tyle. No nie, no jakieś przyprawy, tam czekolada, jajka, może mleko. Proszek do pieczenia. Ale ten ziołowy posmak. Trzymaj język za zęba. Słowo harcerza, już się więcej nie odezwę. Mam? Alicjo, mam odznakę Wilczka! Alicjo, obudź się! Już więcej nic nie będę mówił! Obudź się, kochanie! Jak zrobiłem tę odznakę Wilczka, to przyrzekłem. Ja jako słowo harcerza, będę strzep honoru harcerza. Tak, tak! Jeszcze w duchach to zapewne był przeciwny sen. Ale teraz biegniemy na popieczorek, bo już jesteśmy spóźnione. Jakoś wilgotno. Czujesz to? No, kapie woda. Tu się leje, prędzej nie kapie. Kurna. Wodospad. Co to jest? Co to jest? To burza, leje się, bo tu, tam cieknie za mną. Szybko, miska. Dobra, idę po miskę. Albo hydraulika, wstydek hydraulika. Dobra, dobra. Ja sam dam radę. Ale to nie w tę stronę, ja idę w takim razie po miskę. Czy znajdzie jeszcze? No, tam jest jeszcze nie do rady. Dobra, gdzie są narzędzia? O tam, no, idę. Twoje narzędzia. Ile są sypialne? O, tu jest wiadro będzie rewelacyjne. Dobra, podstaw, ja idę po narzędzia. Poczekaj, bo oddalam się, będzie mi wygodniej chwycić. O, a może jest skrzynka, może skrzynkę. Podejdę. Tylko. Dobra. Skrzyneczko. Skrzyneczko. No, gdybym ją tylko mógł złapać jeszcze. Mam wiadro. Skrzyneczko! Mam wiadro! Bardzo mało skrzyneczkę! Mam tego podręczną! Przydało mi się kalosę! O! Dobra, wiadro już dobra. W połowie pewne! Mam tam taką fugę! O, opuściłem skrzyneczkę! No! Dokładnie ręce odkleiłem! No mam, trzymam! Malutka! Moja mama ma coś ucie! Jest, dobra, szukam! Jest taka fuga! Tam taka fuga! O! Po co nam młotek? Słuchaj, no. Leje dalej od tej dziury, czy to dobrze? Tam dalej! Szczypce! Ale... Jest silikon! To leje w tę dziurę! Idę szybko, biegnę już! Już znajdę ci z drogi, żebyś miał lepszy dostęp. Dobra, jestem sparaliżowany przez strach, dawno tego nie robiłem. Już idę, tylko bym dosięgnął do dziury, która jest obok. Patrzę na kafelki! No nie le pod wpływu, bo już w ogóle gdzie to jest? Nie. Gdzie to jest? Tam w rogu! Jest! Gdzie tam? W rogu! Aaa, panikuję! Dobra, daj mi silikon, ja to zrobię! Daj ten silikon! Ja cię powiem! Ten podłoże wiadro! Jestem odpowiedzialny! Kurde, przykleił się do rąk! Olej skrzynkę, lepszą
się wgrać. Ja zakręcę zabór, przecież jest zabór w piwnicy. Dobrze, już robię. Nie, tu w skrzynce jest przecież, to ja gadam. Tu w skrzynce, wyżej. Dobrze. Gdzie jest ta skrzynka? Weźmy się. Dobra, widać. O, mam ją właśnie na oczach. Już ją idę ją otworzyć i zamknę zabór. Biegnę! Dobra, nic się nie stało, to jeszcze kolejny. O! No! Przestało lecieć, hurra! Brawo! Słuchaj! Że cię uściskał! Już, wszystko spokojnie, już się nic nie dzieje! Już, tak! Sprawdza! Nie ma sprawy, już, spokojnie! Już! Dobra, teraz musimy tylko wybrać tę wodę, no! Dobrze, to ja dobra, to mam tam taką małą beczkę! To ja to wiadro, co tutaj postawiłem, już ci podaję! Kompletnie ci do niczego nie nadałem. No spokojnie. Próbowałeś, no. Ja sobie przypomniałem, że ja nic nie widzę, tylko światło. Ja domeczko. Słuchaj, zobacz, tu jest wiaderko. Widzę. No to się spójrz, no. Tu jest wiaderko. Ty sobie wybieraj wodę gąbeczką spokojnie, a ja pójdę po mopa może. Masz wiaderko. Dobrze. Mam wiadę. Wspaniale, ja idę po mopa. Już wybieram. Mam buty. No ja też, no. Możesz ściągnij będziesz wygodny. Dobrze, już ściągam buty. Ja mam mopa. Otwarta mi. O! Mam mopa. Teraz wiadro. Co? Mieszam w tej wodzie, mieszam. Przypomniałem sobie, że chyba zostawiłem zupę na gazie. Kurde, co ja robię? Chyba jednak tak. Dobra, wybieram. Dobra, będę rozwiązany. Zostawiam ci mopa. I biegnę zakręcić gaz. Miseczka. Się zastanówmy. Dobra, miseczka. O. Miseczka jest na ziemi. Już jej nic nie grozi. Miseczka jest na ziemi. Okej, dobrze. No to teraz. Nie muszę nabrać wody. Ale weź się tam! Chciałem mi stać! Chłopie! No weź się garść! Zabawione! Garść! No i muszę nabrać. No i teraz tę wodę to nabierzesz, musisz wydać do zewu. Dobrze, zbieram się, nabieram wody. Dobrze? Wylewam do zewu. Już nie starczy do jasna. Dałem na siebie mopa. Jestem beznadziejny. Dobrze, że to robi sam. Dobra, dobrze, że na siebie, a nie na podłogę. Ciuchy się wysuszy. Jest git. I was.
ogromny, bo krowy wzięły i porwały UFO. Takie latające, ale nie spadające i wysoko przebywające na firmamencie. Nieboskłonu. Poza wszelkim podejrzeniem mamy pewność, że to jest niebywałe. I wobec czego chcemy pomocy, bo martwimy się o to, że UFO nie lata. Jeśli zechciałbyś, panie król, to liczymy, że nam pomożesz i wynikniesz głębiej w ten problem. UFO nie może nie pojawiać się na naszej wysokości. Ponieważ tęsknimy za tym UFO-em. Wspaniałym. A brakuje krów nam codziennie mleka na pewno do kitu. Liczymy na szybką odpowiedź. Pozdrawiam. Zocha. Droga Zocho, z Pcimia Dolnego cieszę się, że z wielką nadzieją napisałaś do mnie swój list. Jako król nie mogę przejść obojętnie obok tego wielkiego UFO. Ufam, że ta sprawa zostanie przez nas w mig rozwiązana, bo gdyż król ja mianowicie ja nie mogę pozwolić na to, żeby jakikolwiek brak UFO spowodował zaniepokojenie krów, a mleko było nieświeże i ciągłość dostaw przetworów mlecznych musi zostać zachowana. I proponuję, aby UFO zostało rozebrane na części pierwsze, gdyż wtedy nie pozwoli latać mu krowy. Muszą tak jak ptaki, kiedy jest zimno. Demontaż UFO nastąpi w środę o 13:15. Potrzebujemy tylko jednego śrubokręta. Proszę,
aby dostarczyć nam go w tempie niezwłocznym do garażu Buckingham, który znajduje się na ulicy Poland Straight. Straight. Puści was mój podwładny cześć Mirosław Smith Johnson. Myślę, że działania te pomogą w ponownym przywróceniu ukrowienia terenów Anglii oraz Irlandii Północnej. Wyspy brytyjskie potrzebują krów i ich mleka, a nabiał musi być dostarczony nawet do nas, Brytyjczyków. Przesyłam uściski oraz kondolencje zawarte w przesłanym liście PS. Proszę nie powoływać się w sprawie garażu na mnie. Wynajmuję ten garaż od tygodnia. Od przyjezdnych imigrantów, którzy przyjechali z Cimia Górnego. Jego najkrólewsza mostowość król Karol Wojtek.